Siema, tu stary dziad. Jesteśmy na Paladynie Rafale. Seria od zera do Enigmy Ubera. Poziom 84. Ekwipunek. Jak z bazaru. Nic dobrego tutaj nie ma. I postanowiłem, że w tym odcinku pofarmimy krowy w celu znalezienia zbroi jakiejś z czterami z na klejnot. Włożymy tam topazy, może jeszcze hełm z miejscami na klejnot, też topazy. Cztery topazy już są, tutaj jeden bez skazy, można cisnąć. Jeśli chodzi o runy, no to tu się nic nie zmieniło, Ochm, i Pul. Ostatnio był Lem, jest na pomocniku w słowie runicznym Treachery. No, jak będziemy mieli tą zbrojkę, która będzie nam dawała 4 razy 24, to jest 10, 16, 96 Magic Finda. To będzie można się zastanowić nad kolejnymi ruchami. No to krowy są naszą docelową, albo jedną z docelowych lokacji razu paczka. Jedną z docelowych lokacji do farmienia run oczywiście. Tutaj znaleźliśmy naszego Ochma. Dobra, potrzebujemy większych grup. Na razie same paczki. Ojej. Najgorzej. I tutaj zagroda Krowiego Króla, zwiększona szybkość fatalnie. Gdzieś tam jakoś poblokują chłopaki u siebie. Powiem wam, że jestem trochę przybity, bo... Znaczy w ogóle przybity, tak? Bo... Wojna, ale... To jest najstraszniejsze, ale też nie chcę o tym mówić, bo to nie jest kanał o tym. Ale też kupiłem sobie mikrofon. Cały czas miałem jakieś problemy z dźwiękiem i mam strasznie niskie poziomy głośności na nim. Będę musiał na pewno jego oddać. Nie mogę znaleźć żadnego wyjaśnienia. Jedyne, którym wydaje mi się... Mikrofon jest na statywie, jest porządny do streamowania. Wszystko teoretycznie powinno być ekstra, ale jedyne wyjaśnienie, jakie mam, to że mam po prostu echo i to echo jakoś... Nie, on traktuje jako szum i dlatego tak, no bo ten dźwięk wyłapuje, nie znam się za bardzo na tym. Zwiększyłem jego wydajność tam na maksa. Też niewiele daje. Najwyraźniej będę musiał go odesłać i zamówić coś innego. Założyłem, wszystko fajnie. Świeci się dioda niebieska, jak jest włączony, czerwona jak jest wyłączony. Ale dźwięk jest kiepski. Żadna runa nie wypadła. Kurczę, ostatnio jak byliśmy tam na iluś graczy, ile grałem ze społecznością, to wpadli Hammerdini. Nie wiem, ile nas tam było, 7. Miałem wrażenie, że tak szybciej czyścili te krowy samemu niż ja czyszczę. No ale wiadomo, wszyscy biegali. Chaco, Heart of the Oak. Ale tutaj jeszcze się grupa zaczaiła, spokojna. Nie
No nic, czyścimy. Runy się same nie znajdą. Na razie nic ciekawego. Właśnie, trochę nie patrzyłem za zbrojami. Kapelna płytowa, chyba ją założę. 4 miejsca, 80 siły. No jest. Muszę tylko sobie przypomnieć. Będzie dobrze wyglądał. Pierwsze coś, co nie jest rzadkie ani magiczne. Zestaw. Wolałbym zbroję Talraszy. Albo nas zboostowała. Albo piękna. Busy tam były. Talizman oczywiście. Pierścienie. Pierścienie można zidentyfikować. 15 do wszystkiej odporności. Ciekawe. Paczka tam była. No, to przeżyłem. Przeżyłem otoczenie i dałem się potem zabić. Ajajajajajajaj. Strasznie długo też trwają te krowy. 8 minut. Gdzie tam to pierwo leży? Ojej. Więcej golda poszło palić. Nie. Możemy tylko liczyć na to, że to jest
odwrotne do przysłowia miłe złego początki, że to są złe miłego początki. Z kasą. Wow. Czego się śmieć? Nie mogę tak ginąć. Siedem do zdrowia, jeszcze jakby było 5 do bojowych, to było nieźle. Ok, 96 MF-a. Nawet pasuje do maski. No nie no, punkty za styl są. Jak tam szybkie rzucenie czarów, 55. Czyli łamiemy ten breakpoint, 48. Pamiętam, jak jest ten drugi. Miłego dnia. Ogólnie to jest dobra zbroja. Nie wiem, czy nie problemy z maną nie pojawią. Ale plus 96 DMF-a to daje nam 205. No to już jest ta wartość taka oczekiwana. Nie tutaj. Nie wiem, może kamiennego pola. Ale sofa. Sofa z szarży. No widać, że jest wolniej. Jeden frame mniej. No ale od razu unikat polecił. Wydaje mi się, że na krowy nie ma sensu tej zbroi, ale spokojnie na mefa czy na Andariel można cisnąć. Zrobimy teraz jeszcze raz krowy. Nosi fanatyzm. Nie chcę dostać z tego topora. Jeszcze czempiony? Tak. Albo nie, trzy paczki.
zabijamy. Też z tym craftowaniem amuletów ostatnio trochę pomieszałem, bo ogólnie ktoś mi zwrócił uwagę, że rzeczywiście jeszcze poziom postaci ma znaczenie. Czyli tak naprawdę to jest poziom postaci plus poziom przedmiotu dzielony na 2. I od 90, jeżeli wyjdzie 90 bądź w górę, lecą plus 2 do umiejętności. Czyli jeżeli ja nawet znajdę 88, to sam potrzebuję mieć 92, żeby była szansa na 2. A jak ja mam 84, żeby średnio był 90, to potrzebuję 96 poziom. Tak naprawdę tylko z Baala. Taki amulet na moim poziomie postaci miałby szansę na 2 do umiejętności. Pominął. No dawać krówki. Sowa różdżka. Żadna runa z nich nie poleciała dzisiaj. Fazy można trochę pozbierać. I się zużyły. Nie jest. Nie jest łatwo solo wyfarmić Bera i Jacha. Multiplayerze. Jak to by człowiek po prostu lower kuras zrobił aż do powiem czego i co by były. Tak to wiecie, nawet może polecieć Zod i co mi z tego Zoda. Ani kroku bliżej nie będę.
przykładem jest ten drop off. No nie, poleciał off, no ale... Lista żadnego animala nie znalazłem. Beksa, bula. Ale och mi jest. Kurczę, tyle wi, znowu zwiększona szybkość. Przynajmniej nie biją tak jak... Widziałem, poprzez rękawice. Ale klątwa mają. Znaczy nic wyberło. A, teoretycznie powinienem też chyba identyfikować. Magiczne. Pan już rolnie plus 3 do umiejętności bojowych. Dobra, to stado będzie ostatnie. Teraz dla odmiany skoczymy sobie na Andy. Miłego dnia życzę. Zróbmy porządek z tym krapem. Dobrze cię widzieć. Odkułem z hajsem. Normalnie. Ale naprawimy to. Okej. Tylko opcję wydać. No i Andy. Coś pomieszało, dobra. Odzwyczaiłem od teleportu. Będę iść do domu. W takiej mapie nie do domu. Thank you.
Całkiem źle. Ładny kolor ma ten paladyn teraz zbroi. O. Słabe dropy. Ja w tej chwili tutaj używam. A jaki. To na jakikolwiek sztylet. Gdyby to była mewa, to miałoby to niezły sens. Dobry wieczór. O, krab. Próbujemy teraz mefa. To będzie łaskawsza mapa. Bardziej hojny mef. Układ dobry, ale to nie tu. Oj. Nie w kolumnę, chłopie, Rafał, ej, Rafał. Please, boli. Bardziej hojnie raportem operować. To jest. Odporność na ogień 1001. Mam przekonanie. Dwie paczki z przekonaniem. Dzięki. Ale biją. Gdzie ten jest, kurde? U Campi. Ale się ustawił. To Mephisto. 225 mefa mniej więcej. Z dobrego, jak switchuję w dobrym momencie. Kopuję, nie wiem. Nic. Okay. Każdy hajs się przyda. Pozdrawiam cię.
A właśnie, mogłem jeszcze ten amulet założyć. Czego ci potrzeba? To jeszcze raz spróbujemy, tylko w odwrotnej kolejności. Zaczniemy od Mefa. Jak tutaj dotarliście, to stawcie lajka, będzie większe zasięgi będą. Więcej osób dowie się o najprzystojniejszym paladynie Rafale. Zatruło. Ogień się może przydać. I nic. O, ale bym przegapił. Ogień zmaksowany, można bić radę. Kościany nóż. Mogę go wziąć, będzie dobra cena. Całkiem niezły shield. Tak. Nie tutaj. I nic. Może Andy. Niebieskie czako było dobre. O, gdzie ja poszedłem? No, możemy te nieruchome pająki pozabijać.
To nie ta aura. Z Enigmą się człowiek nie pierdoli, tylko po prostu teleport przed siebie, bo mam wystarczy. Okej, jest. Teraz zmieni się amulet. No i w końcu mu dopiero. A, nie zmieniłem. A i tak nic nie dropnęła. No to w drugą manię. Nie mam ochoty dzisiaj na krowy bardziej. Mogę jeszcze robić praktycznie Shenka Eldrisia. Czegoż ci trzeba? Ale on jest teraz wolny bez tego składania się. Te pęki jak twierdzę. Nie ogarniają, że tu nawet stoję. Wykątna tarcza. Jeszcze jedną mam, więc nie kupuję. Spalanie. Jakie mam dzisiaj wrażenie, że jestem drewniany. Idziemy po Andy. Skakuj. Soj, Git i Chaco. Prawie skóraż mi omaga. Mefistofeles.
własnej osoby. Znany z tego, że co drugi dzień nosi w kieszeni czako. Nie mogę doczekać, aż to czako drobnie i wrzucę miniaturkę w zielonej czapce i wszyscy się domyślą. Rafał w końcu ma przyodziewek Arlekina na głowie. Nie mogli zrobić najlepszego hełmu w grze, że to była jakaś korona albo kościany hełm, nie? Żeby wszyscy stylowo biegali. Nie, wszyscy jak kurczę sprzedawcy rzepy w kurzanym kapelusiku. Piękne. No tak, przekonanie. Okej, okay. Tam zginął. Aha, już myślałem, że będziemy miał. Udało się. Okej, to teraz jeszcze Eldris i Cheng. Ale my kurde potraktowali. Nie da się tego jakoś optymalnie ułożyć. No, radaruję z tą arenową tarczą. Tego. To jest ten typ jakiś śmiertelny. Pajęcza szarf, ale z niego chyba nie może polecieć arachnid. Ja nie może. Z Mefista może. Prawie arachnid mesh i prawie czako. Można powiedzieć, że byliśmy blisko. Jak miliony innych graczy. Okay. Mamy hajs się zgadza. Rafał.
Weź tu. Niewygodnie. Zaczniemy tak jak skończyliśmy. Ciekawego. Że znowu jestem sfrizowany. A, to miałem naprawić. Ten tak, że coś tam zrobić. Tylko. Czy mogę ci pomóc? Harpun. Sprzedaż. To do naprawy. Ciekawe, ile kosztują w lasce Naya. Ile kosztuje naprawa tych ładunków? Jej nie używałem. Zawsze jednak farmiłem czarodziejką. Do Enigmy. O! Jeże. Szczęśliwy układ mapy. Chłopaki ze nosem. Kościane buty, wow. Dwa. Jeden, no. No, będzie do nas. Rekinie buty, no proszę, w końcu coś dobrego. 59 do zdrowia. Nice, 192 do obrony, niezłe nawet. No proszę, dwa zestawy butów nagle. Bo chłopaki mieli wizytę jakiegoś demonicznego szewca. No im poszył. Tylko kurde, te buty, które dają mi zaczepiste rezy, nie? Tak, to trzeba przejrzeć. Ładny bonus, 60% szansa na blok, 5 plus 7 za same założone buty. A, tak naprawdę to jest ta kara, kurde, nie sprzedam tego. No może na mojego nekra. Tutaj leżą. Dobra, myślę, że mimo wszystko te rezy są ważniejsze, jeżeli chodzimy tam na mefa. No ale przynajmniej jakiś dobry drop w miarę. Tym się biega? W jakich butach się biega? Kurde. W podróżnikach się biega normalnie hammerem. Magic Finder. Dla mnie na tym etapie wodołazy byłyby. No mam w sumie podróżniki 30. Nie?
Jakby były jakieś 40, to bym się zrespecjalizował dla nich, dla 30. Przy tym jak mam takie super buty do rezów, to trochę mi się nie chce. 30% to jest max, jak się da wyciągnąć na butach, a te dają plus 3 razy 30 do różnych odporności. Jak ma się tu chodnie, to można to zignorować. Gdzie to zejście? Naprawdę duch na pierścienie. Wejdź, on tam zginął. Wszędzie ogląda, a ci mnie biją. Ciekawe, ile życia mi zostało. Refleks żbika, kurde. 24. Calculated. Miłego dnia życia. Dobrze cię widzieć. Dziwny układ. Wydaje mi się, że będzie tam. Dobra. Potem szaman jakiś kurde na sterydach. Jak tam tak uderzyło? Wydaje mi się, że przy tym układzie to będzie gdzieś tu. Tak jest! Speedrunner, kurde. No, teraz tu. Startowałem. Co to być? Kurde, miałbym mewę, to mógłbym sterować to przerzucanie amuletu, naprawdę. Ale zblokował, ale przyjął to na tarczę, to było piękne. Bojowa kosa, systemiczna maska. Lecą itemy tu po prostu. Już nie pamiętam statów do końca, ale to jest chyba średnie. A jeszcze lekkie butowe buty też warto wziąć. No nóż się trafi jeszcze lepszy rol niż tych. W sumie te mają tylko rezy. By było jeszcze 20% szybsze bieganie, albo 30, 10, faster hit recovery. Te będą coś z maną miały, tak? Nie, mają nowy mroz. Uuu, 1.16.1. Sprawdźmy te kosy. A nie, to jest w ogóle pierwsza poziomowa, nie? Ten. Okej. Druga poziomowa jest chyba zło wroga. No i co teraz? Znowu, kurde, jakiś taki podchwytliwy układ. Aż nie wiadomo gdzie iść.
przeszedł. Nie dojedzie. Ale mapa szczęścia. No jak się trochę rozkręciłem, początek był ciężki. Bity trochę jestem tym wszystkim. Moc mają, dobrze. No i teraz bez tych odporności na ogień to bym tutaj... wybuchający Rafał. Prawie wieśniacza korona. Broń, ale już. Podali tyły. Chcecie tak kampić, to kampić. Nie ma. Lądka to nie fair. Mariańska zbroja. Siadłaby unikalna też. Nie powiem. Ta merca. A klątwa. Mefisto niby ma z łapy takie walnięcie umiarkowane, nie? Ale Amplify Damage to nie dziękuję. O. Kurde, palec goblina. Nie wiem, czy nie mam już palca goblina. Znalezionego, ale weźmiemy, bo się przyda na Ubery. Jeszcze twarz Wilhelma nie znalazłem. Co to jest? Jest już palec goblina. Nie, zaraz. Odbi pięty. Właśnie, nawet nie mają staty. Czego ci trzeba? Biłem się. A coś tam zaczęły te unikaty lecieć przed 200 MF-a. Dobra, niby godzina, ale myślę, że jeszcze spokojnie jeden running zrobimy. Zobaczymy, jaki będzie po nim nastrój. Była templariańska zbroja unikalna i anioł stróż. I byłaby na przykład... Najlepiej zapłata żniwiarza, to mógłbym się skupić na trawinka. W ogóle. W ogóle nas w ogóle nie interesuje. W żadnej wersji.
Czwarty akt. Miłego dnia życia. Po identyfikację. Witaj. Bum, bum. O, na szczęście nie stanie w odkupieniu. Się bałem, że będzie kosztował milion. Tak Enigmę sprzedać, nie? I nie mieć kasy na odkupienie. O ja! To musiało boleć. A prosimy RNGZasa o ten, o dobrą mapę. Dał nam Stygijczyków. Mogę wziąć ten pas. Byłby dobry pieniądz. To jakaś strefa Stygijczyków. Stawcie mnie w spokoju, kurde, co ja mam. Że jest taka zbudowana, to jest... Tak, wiemy, wiemy. To uciekli. Aj, nie mam miejsca na to. Ale pułapkę zastawili. Schowali pierścień do skrzyni i myśleli, że się pokuszę. I mieli rację. Ale tutaj dziad refleks jak żbiki. Przeżył. Prawie level muszę się trenować. Pozdrawiam. Patrzcie jaki pierścień. 10 FT. Trucizny.
Chłopie, mogę ci zrobić listę, czego mi potrzeba, no. Nic z tego nie sprzedajecie, macie jakiś magiczny krab. Siedzicie, kurczę, tutaj w twierdzy pandemonium. Geodeonów, ścierają się, kurde, potężne demony i anioły. A wy, kurde, cieniasy, macie tylko jakiś niebieski krab na sprzedaż. Porażka. To pewnie codziennie dostawa świeżych czako. Pola bitwy. Trzeba mi zapłacić 70 tysięcy za wyklepanie, kurde, magicznego wisiorka. Dobra, Andy. Zrobimy jeszcze jedną rundę przynajmniej. Na razie tylko wodołazy i morołoki. Miłego dnia. Di. Za dużo nie zużyłem, 16. Witas może. 16 powinno wystarczyć. Kurde, koronetka, mścicielska garda. Mogłem wypić pota, nie? Ale myślałem, nie no, przeżyję jeszcze ten jeden strzał, przeżyję. Ja jestem głupi po prostu, to się nigdy się nie oduczę. Muszę więcej grać na HC. Prawidłowych nawyków nabrać. To będzie zabawne. Ej, dało się.
Kasim, come on. I'm alone. Po cichutku. Udało się. Ha! Mis. Głupoty powraca. No weź podnieś tę gardę nieszczęsnego króla. Jeszcze ta izma. Warto było wrócić po takie skarby. Nie mogę nieść nic więcej. Zostań na chwilę i posłuchaj. Shit. Nie ten, nie ten. Czy ja gram druidem? Przepraszam. Szar chyba mamy. Padł mi mazonki. 9 na błyskawice, 5 FCR. Ładniutki. Zrobimy go sobie. No, gardaj. Okej, zapomnijmy o tym ponurym wydarzeniu. Dobrze widziałem, ile mam życia, tak patrzę. Jeszcze ten strzał wytrzymam. Co z tego, że tam jeszcze 6 innych jakichś potworów mnie bije? Nie? Kurde, to nie jest, to nie są katakumby, druga mania. Nie, dobrze poszedłem. Kurde, co? Dziadu, co ty robisz? O! Pierwsza runa chyba dzisiaj. A nie, szal. No, jakieś dobre runy to dzisiaj nie poleciało. Jest, okej. Oj, kurczę, Kasim jest odpalony. Streczery. O, zjedz ich, Kasim. Idziesz tam. Miałeś ich zabić, Kasję, a nie, że muszę poty na ciebie zużywać. Przynajmniej będą pieniądze. Potrzebuję klucza. Zabój
Pozdrawiam cię. A, z Ortem jest broń, z Ralem będzie tarcza. Pokićkało. Potrzebuję many. O! Wiecie, że szefer. To by się spodziewał, ale Chaco nie dropnie, nie? No pewnie ten, miażdży kamień, tak? Zatłoczona płytówka. Dobra, to co, koniec? No nie, pewnie byście chcieli, żebym zidentyfikował. Ach. Dobra, to myślę, że to będzie dobre. Zakończenie, identyfikacja tego młota. Di. Miażdży kamień. Ale to jest krab. Miłego dnia. Dobra, słuchajcie, parę rzadkich dropów było, nie to co chcieliśmy, ale tak działa Diablo. Także spoko odcinek. Dajcie lajka, komentarz. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia i trzymajcie się.